Państwu szansę spotkania się w tych szczególnych dniach sierpniowych, wrześniowych, bo to z tą datą różnie jest, raz w sierpniu, raz spotykam się wrześniu. Szczególnie w polskiej historii sierpień był tym miesiącem historii bardzo tragicznej dla polskiego narodu. Mamy tutaj takie daty jak 1 sierpnia, Powstanie Warszawskie, 15 sierpnia 20 roku Bitwa Warszawska, czy potem początek września, 1 września, gros Państwa pamięta, wybuch II wojny światowej, najtragiczniejszy moment roku. Więc jak co roku chcemy się spotkać, chcemy wspomnieć tamte czasy, chcemy wspominać o naszych bohaterach. Myślę, że jakich w latach poprzednich, tym razem to spotkanie zakończymy spotkaniem integracyjnym. Bo tak to w życiu każdego człowieka jest, że żyjemy określone lata. I tak jest, że tych kombatantów z roku na rok jest coraz mniej. Chcemy z Państwem się spotykać co roku. Rzeczywiście, żebyśmy pamiętali o tych, co odchodzą i o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Myślę, że w latach następnych również będziemy tę tradycję podtrzymywać. Chcemy się z Państwem co roku spotkać w tych ważnych dla nas wszystkich dniach pamięci narodowej. Z czego wynikła ta data? Rozmawiam się tu z Panią Prezes. Dlaczego data 20 sierpnia? Aczkolwiek jakby tak dobrze poszukać, to wtedy w roku 20, 21 sierpnia już byliśmy wolni. Bo już bolszewicy odeszli z Wyszkowa, odeszli z Brzeszczyka. Już praktycznie okupacja 10-dniowa bolszewicka się skończyła. I może dlatego w tym roku spotykamy się w tym czasie. Życzę Państwu dzisiaj miłego spędzenia czasu. Myślę, że pogoda ku temu sprzyja. Tak deklarowała. Dziękujemy bardzo.